Sław, umiłowani. Na poprzednim spotkaniu omówiliśmy, czym jest symulacja, jaki ma cel. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o system prawniczy. Dowiedzieliśmy się, że w prawie cywilnym symulacja oznacza za słownikiem prawniczym Black Law Dictionary, wydanie czwarte, oznacza wprowadzenie w błąd lub zatajenie prawdy, tak jak w przypadku, gdy strony udają, że dokonują transakcji innej niż ta, w którą są faktycznie zaangażowane. Fałszywy, udawany akt, który przyjmuje wygląd bez rzeczywistości. I będąc całkowicie bezskutecznym, uważa się, że istniał i z tego powodu może zostać zignorowany lub zaatakowany przez każdą zainteresowaną osobę. W prawie francuskim, dalej zgodnie z Black Law Dictionary, jest mowa o tym, że jest to symulacja, jest zmową, oszukańczym porozumieniem między dwoma lub więcej osobami do nadania fałszywego lub oszukańczego pozoru transakcji, w którą się angażuje. Poznaliśmy też, że w prawie symulacja nigdy nie jest identyczna. Ale o tym za chwilę. Na początek, zanim przejdę do głównego tematu, wyrazy wdzięczności, moi kochani, za waszą pomoc materialną, za waszą pomoc mentalną, duchową, psychiczną, za wsparcie na wszystkich poziomach życia. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie moich baśni. Zapraszam również na moją stronę ladogniew.pl. Tam też są zamieszczane różnego rodzaju materiały. Co prawda nie aż w takiej dużej formie, dlatego że ta strona jest cały czas w konstrukcji. Cały czas jest robiona. Ale zapraszam wszystkich także na tą stronę. Dziękuję za wasze komentarze i za to, że chcecie w ogóle być. Że interesują was takie baśnie i legendy na temat systemu prawniczego. Przypominam, że mój kanał jest czysto kanałem edukacyjnym. Dzielę się materiałami, które uważam, że są dobre. Nie udzielam porad prawnych, gdyż nie jest to w mojej gestii. Wszystko, co o czym mówię, są to materiały, które można zweryfikować w internecie. Można poszukać. Ja mogę się mylić, więc zachęcam do weryfikowania. Bo nie mam zamiaru symulować i przekazywać fałszu, aczkolwiek wiele może być w tych materiałach, jak to w baśniach i legendach, ukrytej jakiejś niezgodności lub nieprawdy. Poznaliśmy, że w prawie symulacja nigdy nie jest identyczna. Więc jeżeli nie jest nigdy identyczna, co się z tym wiąże? Zawsze jest fałszywa, a zatem zawsze nieprawdziwa w porównaniu ze swoim źródłem, ze swoim modelem, ze swoją matrycą. Nie ma wyjątku od tej reguły. Powtarzam, że symulacja jest zawsze fałszywa. A zatem zawsze nieprawdziwa w porównaniu ze swoim źródłem, ze swoim
swoim modelem, ze swoją matrycą i nie ma wyjątku od tej reguły. Symulacja zawsze jest fałszywa, a zatem zawsze nieprawdziwa w porównaniu ze swoim źródłem, ze swoim modelem, ze swoją matrycą. Nie ma wyjątku od tej reguły. Dowiedzieliśmy się także poprzednio, że innymi słowy, symulacja to celowo oszukańcze kłamstwo, które ma wyglądać podobnie do tego, co przedstawia. Dla naszych celów symulacja nigdy nie jest dobrą rzeczą. Oznacza to, że jawne kłamanie, życie w kłamstwie i dzięki kłamstwu jest z pewnością samo w sobie złą rzeczą. Kiedy bowiem ktoś kłamie, aby żyć, zaczyna oddzielać się od rzeczywistości, jej natury, czyli od źródła i jej praw, praw bożych. Ten mentalny upadek znany jest właśnie jako dysymulacja. Symulacja, kochani, jest zazwyczaj tworzona jako celowe przedsięwzięcie, celowe fałszywe zachowanie. Symulacja jest zazwyczaj tworzona jako celowe przedsięwzięcie, celowe fałszywe zachowanie. Symulacja jest zazwyczaj tworzona jako celowe przedsięwzięcie, celowo fałszywe zachowanie. Więc teraz, gdy wiemy już, co to jest symulacja, czyli forma iluzji, skupmy się nad dysymulacją. Skąd pochodzi i jaki wpływ ma na sens i nasze życie? Dysymulacja, która powoduje, jest jednak często dość tajemnicza, która powoduje oczywiście jakiś stan. Ponieważ ofiara symulacji często nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu dysymulacji. Dysymulacja, którą powoduje, jest jednak, oczywiście mówię o symulacji, symulacja, która powoduje jakąś dysymulację, jest jednak często dość tajemnicza, ponieważ sama ofiara dysymulacji, symulacji, często nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu dysymulacji. Ofiara symulacji często nie zdaje sobie sprawy, nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest ofiarą, że jest w stanie dysymulacji, ze swojego stanu dysymulacji. Pojęcie to jest dość widoczne w fakcie, że większość ludzi nie ma nawet pojęcia, że ich persona, czyli status prawny, jako całkowicie fikcyjny, komercyjny statek w społeczeństwie i prawie, czyli w jurysdykcji, jest całkowicie oddzielona od ich rzeczywistego, prawdziwego ja. Dokładnie tak jest, że to pojęcie to jest dość widoczne w fakcie dysymulacji oczywiście, że większość ludzi nie ma pojęcia, że ich persona, czyli status prawny, jako całkowicie fikcyjny, komercyjny statek w społeczeństwie i prawie, czyli w jurysdykcji, jest całkowicie oddzielona od ich rzeczywistego, prawdziwego ja. Także dysymulacja jest faktem,
że większość ludzi nie ma pojęcia, iż ich persona, czyli status prawny, jako całkowicie fikcyjny, komercyjny statek w społeczeństwie i prawie, czyli w jurysdykcji, jest całkowicie oddzielona od ich rzeczywistego, prawdziwego ja. Niestety. Bo kiedy sztuczny, legalny kaptur staje się nieodróżnialny od rzeczywistości, w której nie ma rzeczywistego kaptura, wiara w ten fałszywy kaptur, czyli symulację jako prawdę, powoduje dysymulację. Czym więc jest ta dysymulacja? Co się dzieje, gdy symulacja, fałszywy nastrój, oszukańczy wygląd jako fałszywe przedstawienie przejmuje racjonalność gospodarza? Co się dzieje, gdy zaczynamy osobiście identyfikować się w własnej osobowości z takim fałszywym wyglądem, z fikcyjnie określonym autorytetem? Dokładnie się dzieje to, że wchodzimy do prawnego matriksa. Ogólnie rzecz biorąc, stajemy się albo ofiarą, albo sprawcą każdej zbrodni przeciwko naturze, Bogu i sobie nawzajem. Jaką można sobie wyobrazić. Stajemy się przeciwnikiem dys samych siebie. Zarówno ofiara, jak i złoczyńca cierpią z powodu dysymulacji. Ponieważ iluzja władzy u agenta może istnieć tylko jako bezpośrednie odzwierciedlenie iluzji władzy jakiejś strony trzeciej. Poszanowanie iluzji władzy przez ofiarę podsyca iluzję władzy niesioną przez antagonistę ofiary. W obu przypadkach podłączyliśmy się do iluzorycznej prawnej fikcji pochlebnych tytułów. Stajemy się agentami własnego zniewolenia. Chciałbym tutaj teraz przytoczyć fragment, zacytować fragment prawnie anonimowej książki, pracy. Jednego z dziennikarzy niezależny. Którą uważam za bardzo dobry, za bardzo dobrą. I tak cytuję. Ale jak można najlepiej zdefiniować, czym jest agencja, skoro większość z nas nie ma pojęcia, że jesteśmy nawet uczestnikami tej agenturalnej relacji ze Stanami Zjednoczonymi lub innym dystryktem lub obszarem powierniczym. Nigdy nie będąc w pełni poinformowanymi, że jesteśmy publicznie zarejestrowanymi agentami do doręczenia nam procesów dla osoby, czyli statusu. Osoba to status. W obywatelstwie, które zostało nam przypisane podczas wydarzenia narodzin naszego fikcyjnego porodu i narodzin jako podmiotu prawnego. W latach 60. XX wieku dr Stanley Milgram przeprowadził eksperymenty, w których kontrowersyjnie odkrył tę agenturalną osobowość i to, jak większość ludzi jest na nią podatna.
Jego eksperyment polegał na tym, że jeden nieznajomy był dominującym nauczycielem, a drugiemu nieznajomemu nadano tytuł podrzędnego ucznia. Podczas gdy uczeń był szokowany coraz bardziej bolesnymi wstrząsami za pomocą przełączników kontrolowanych przez nauczyciela, dostarczanych przy każdej złej odpowiedzi, eksperyment został zaprojektowany, aby pokazać, jak daleko wysoki przekrój zwykłych ludzi wywoła wstrząsy elektryczne na przypiętym pasami przedmiocie, gdy podejrzewają brak zgody, obrażenia, a nawet śmierć pochlebnie zatytułowanego ucznia w sąsiednim pokoju. Większość nauczycieli rzeczywiście świadomie dostarczałaby tych wstrząsów, gdyby kazał im to zrobić lekarz w mundurze laboratoryjnym, oznaczającym fałszywą, ale przekonującą symboliczną postać autorytetu. Niektórzy kontrolowali tylko wtedy, gdyby lekarz wziął na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub śmierć osoby zwanej uczniem. Był to historycznie najbardziej ambitny i przerażający test naukowy dotyczący osobowości i sprawczości, mający na celu odkrycie, co ludzie zrobią, gdy otrzymają pochlebne tytuły autorytetu, nawet tak prostego jak nauczyciel, a następnie zostaną mentalnie poddani kolejnemu pozornie wyższemu autorytetowi. Oczywiście te działania tych badanych w pośrednim stanie autorytatywnej władzy poprzez agencję były całkowicie dobrowolne, będąc w pełni poinformowanymi i zdolnymi do dobrowolnego wycofania się z eksperymentu, gdy tylko poczuli potrzebę lub moralny przymus, a nawet zapłacono im przed rozpoczęciem testu z tą świadomością, że mogą zrezygnować i zatrzymać tą przepłaconą płatność. Ostatecznie to tylko nauczyciel był przedmiotem eksperymentu, a wyniki były szokujące dla społeczności naukowej. Milgram podsumował swoje eksperymenty w artykule z 1974 roku w Harper's Magazine zatytułowanym The Perils of Obedience, w których stwierdził: prawne i filozoficzne aspekty posłuszeństwa mają ogromne znaczenie, ale niewiele mówią o tym, jak większość ludzi zachowuje się w konkretnych sytuacjach. Zorganizowałem prosty eksperyment na Uniwersytecie Yale, aby sprawdzić, ile bólu zwykły obywatel wyrządziłby innej osobie tylko dlatego, że otrzymał taki rozkaz od naukowca. Autorytet Starka został skonfrontowany z najsilniejszymi moralnymi imperatywami badanych uczestników przeciwko krzywdzeniu innych. A gdy w uszach badanych uczestników rozbrzmiewały krzyki ofiar, autorytet wygrywał częściej niż nie. Ekstremalna gotowość dorosłych do posunięcia się niemal do wszystkiego na rozkaz autorytetu stanowi główny wniosek z badania i fakt, który najpilniej wymaga wyjaśnienia. Zwykli ludzie, po prostu wykonujący swoją pracę i bez szczególnej wrogości ze strony autorytetu, mogą stać się agentami w straszliwym, destrukcyjnym procesie. Co więcej, nawet gdy destrukcyjne skutki ich pracy stają się wyraźnie widoczne i są proszeni o wykonanie działań niezgodnych z przedstawionymi, z podstawowymi standardami moralności, stosunkowo niewielu ludzi ma zasoby potrzebne do przeciwstawienia się władzy. Stanley Milgram, 1974. I właśnie to jest artykuł z jego badań, które się między innymi w tym samym czasie odbyły. Co jest ciekawe, patrząc na naszych urzędników, policjantów i tak dalej, możemy zrozumieć, dlaczego każdy w Matrixie był potencjalnym, teraz można zrozumieć, dlaczego każdy w Matrixie był potencjalnym agentem.
Ale wracając do tego praktycznie ostatniego zdania, co więcej, nawet gdy destrukcyjne skutki ich pracy stają się wyraźnie widoczne i są proszeni o wykonanie działań niezgodnych z podstawowymi standardami moralności, stosunkowo niewielu ludzi ma zasoby potrzebne do przeciwstawienia się władzy. I tu jest właśnie problem pogrzebany z naszymi urzędnikami, z naszymi policjantami i tak dalej, że brakuje im zasobów, aby przeciwstawić się niemoralnym działaniom i rozkazom, które dostają od swoich autorytetów, którzy są na przykład kierownik działu czy dyrektor. Tak? Innymi słowy, zwykłym ludziom brakuje samorządności w ramach dobrowolnego, nieegzekwowalnego, moralnego prawa. Większość ludzi działających za pośrednictwem innej osoby, jako osoba prawna o pochlebnym tytule, nie ma prawdziwej religii, ponieważ osoba, marionetka, nie jest żywym człowiekiem i nie ma własnego ducha ani kontroli. Ale co jest najciekawsze? Że właśnie ta marionetka kontroluje człowieka, który jest jej poręczycielem, który ręczy za nią. Człowiek postępuje zgodnie z prawem osób, zgodnie z prawem pośrednictwa. Całe armie, skąd inąd niewinnych ludzi, mogą być zmuszane do mordowania się nawzajem w ramach tego niesamowitego zjawiska pośrednictwa. Wszelkie konflikty zbrojne. Zauważcie, że to są ludzie, którzy nie chcą walczyć, a walczą między sobą. Zabijają się. Właśnie, zabijają się, bo marionetka kontroluje człowieka, który jest poręczycielem. Człowiek postępuje zgodnie z prawem osób, zgodnie z prawem pośrednictwa. Cała armia, skądinąd niewinnych ludzi, może być zmuszona do mordowania się nawzajem w ramach tego niesamowitego zjawiska pośrednictwa. Milgram opracował dwie teorie, które zostały podsumowane w publikacji American Psychologist. Pierwszą z nich jest teoria konformizmu, oparta na eksperymentach konformizmu Salomona Asha, opisująca fundamentalną relację między grupą odniesienia a jednostką. Osoba, podmiot, który nie ma zdolności ani wiedzy specjalistycznej do podejmowania decyzji, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, pozostawi podejmowanie decyzji grupie i jej hierarchii. Grupa jest modelem zachowania danej osoby. Drugą teorią jest teoria stanu agenturalnego, w której według Milgrama istota posłuszeństwa polega na tym, że osoba zaczyna postrzegać siebie jako narzędzie do spełnienia życzeń innej osoby, a zatem nie postrzega już siebie jako odpowiedzialnego za swojego działania. Gdy ta krytyczna zmiana punktu widzenia nastąpi w człowieku, następują wszystkie istotne cechy posłuszeństwa. I ta druga teoria jest bardzo ciekawa. Gdyż osoba zaczyna postrzegać siebie jako narzędzie do spełnienia życzeń innej osoby, a zatem nie postrzega już siebie jako odpowiedzialnego za swoje działania. Nie postrzega siebie jako odpowiedzialnego za swoje działania. Teoria stanu agenturalnego. Kiedy już ta agenturalna osobowość zostanie ustanowiona, to znaczy się właśnie dysymulacja. Oczywiście bardzo trudno jest przełamać zakorzeniony wzorzec osobowości i praktyki, który stworzy i tworzy ta dysymulacja. Tak więc naznaczenie obywatelstwa i publicznego myślenia wszystkich dzieci w każdym narodzie jest częścią gospodarki
i społeczeństwa od systemu szkolnego po wejście na rynek pracy. Dosłownie dorastamy, wierząc, że jesteśmy fikcyjną osobowością przypisaną nam przy urodzeniu, czyli imię, numer i tytuł, lub ich brak. Ale w rzeczywistości jesteśmy działającymi jako agentami handlowymi dla głównej fikcyjnej korporacji, a nasz adres zamieszkania jest w rzeczywistości miejscem prowadzenia krajowej, rodzinnej działalności gospodarczej. I tak odpowiedzialność zastępuje ubezpieczenie. Cnota moralna jest zastąpiona surowym prawem. Rzeczywistość jest ukryta za kilkoma formami sztucznych matryc i systemów zaprojektowanych w celu stworzenia poczucia fałszywego bezpieczeństwa. Słomiany człowiek jako choroba jest awatarem, projektowanym obrazem siebie, który odgrywamy jako aktorzy w fikcyjnej postaci, w prawnej matrycy, cichą bronią w cichej wojnie o nasze umysły. Rzeczywistość jest ukryta za kilkoma formami sztucznych matryc i systemów zaprojektowanych w celu stworzenia poczucia fałszywego bezpieczeństwa. Słomiany człowiek jako choroba jest awatarem projektowanym obrazem siebie, który odgrywamy jako aktorzy w fikcyjnej postaci tej prawnej matrycy, cichą bronią w cichej wojnie o nasze umysły. Słomiany człowiek jako choroba jest awatarem projektowanym obrazem siebie, który odgrywamy jako aktorzy w fikcyjnej postaci tej prawnej matrycy, cichą bronią w cichej wojnie o nasze umysły. Łatwiej teraz jest zrozumieć zachowanie takich podmiotów jak pracownicy firmy ochroniarskiej policji oraz różnego innego pokroju funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w firmach zagranicznych typu Sanepid, ZUS, Urząd Podatkowy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy też nawet sądy, aczkolwiek odnośnie sądów nie wszyscy. Wszyscy zatrudnieni w tych korporacjach uwierzyli w symulowaną rzeczywistość jako prawdziwą, rzeczywistą. Poprzez tą wiarę zostali opętani przez dysymulację. Przejdźmy do dalszego wyjaśniania dysymulacji. Tak. Wiedz teraz, że jeśli w Twoim umyśle trudno jest pojąć tę odrębną, fikcyjną osobowość, maskę prawną i fakt, że działasz w jej ramach. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli możesz uwierzyć w głupią personifikację Boga przez Kościół w postaci i podobieństwo człowieka, dlaczego nie możesz wyobrazić sobie tej samej personifikacji człowieka w fikcyjną postać lub obywatelstwo tak zwanego państwa? Jeśli emocjonalnie oddziałuje na Ciebie oglądanie postaci z kreskówek na magicznym ekranie, to dlaczego sądzisz, że nie oddziałują na Ciebie w równym stopniu psychologiczne wyobrażenia i urządzenia fikcyjnych, prawnych personam innych ludzi oraz Twoje własne działania w ramach tej fałszywej persony i agenturalnego tytułu? Takich i podobnych pytań nasuwa się jeszcze więcej i więcej i więcej. Chciałbym tutaj zacytować słowa, jakże bardzo znane słowa i znanego
Każdemu z nas Morfeusza z filmu dokumentalnego Matrix. Czuję, że jestem ci winien przeprosiny. Mam zasadę. Nigdy nie uwalniamy umysłu po osiągnięciu pewnego wieku. Jest to niebezpieczne. Umysł ma problemy z uwolnieniem się. Dopóki Matrix istnieje, rasa ludzka nigdy nie będzie wolna. I tak twórcy tego kodu matrycy fikcji prawnej kontrolują nasze życie poprzez nasze poręczenie za jego zarejestrowaną własność. Sprawiają, że wierzymy, że odgrywamy, że odgrywana przez nas postać jest prawdziwa, tak jak odbicie w lustrze. Może oszukać nasze poczucie prawdziwej istoty, prawdziwego życia. Poprzez tę własność, osobowość, jesteśmy podłączeni do jej prawnych, komercyjnych ram, tej matrycy magii, słów i iluzji. A więc tak, jakby łańcuchy były w rzeczywistości rzeczywiste. Wierzymy, że jesteśmy związani prawami cudzej własności, działania. Wydaje się, że nie możemy uciec od własnego złudzenia. Niebezpieczna pycha tej radosnej akceptacji takich sztucznych tytułów osobowości, własności i charakteru jest oczywiście opisana w Biblii, gdzie napomina się pychę ludzi w ich posiadaniu fałszywych i nienaturalnych rzeczy oraz udawanej władzy nad innymi ludźmi za pomocą takich sztucznych środków, co w rzeczywistości sprowadza się jedynie do porzucenia jedynej prawdziwej równości i obowiązku wynikającego z prawa Bożego stworzenia naturalnej natury. Porzucamy nasze prawdziwe ja i z fałszywą dumą udajemy, że jesteśmy tym, czym nie jesteśmy, tym, co w rzeczywistości nie istnieje w naturze. Aby pokazać skrajną paralelę, przedstawioną jako celowa metafora historii Matrixa do systemu prawnego i kodeksu, wystarczy zastąpić element science fiction fikcją prawną i jej wyimaginowanym, zastrzeżonym językiem. Prawny kod Matrixa również czyni wszystkich zwykłych ludzi równymi, podczas gdy podobne do maszyn elity kontrolują nas poprzez sztuczne łona, które wymyślają i dostarczają nam na mocy umowy prawnej. Widzisz, akt urodzenia to twoje własne sztuczne łono. Reprezentuje symulowane narodziny podmiotu prawnego zaprojektowane tak, aby spowodować oderwanie się od rzeczywistości, od natury, od jej prawa. W końcu słuchacz zrozumie, że film wcale nie jest fikcją, ale metaforyczną opowieścią o legalnie kontrolowanych masach publicznych statków obywateli, statków handlowych w osobach wszystkich narodów, które wkrótce zostaną zjednoczone. I to jest jedyny cel globalistycznego tworu. Matrix. Jest to rzeczownik. Matka. Macica. Pierwsze znaczenie. Jama, w której płód zwierzęcia jest formowany i karmiony aż do narodzin. Drugie. Forma. Wnęka, w której powstaje jakiekolwiek rzecz i która nadaje jej kształt. Jako matryca typu. Trzecie. Miejsce, w którym jakakolwiek rzecz jest formowana lub produkowana jako matryca metali na przykład. Czwarte w barwieniu. Pięć prostych kolorów. Czarny, biały, niebieski, czerwony i żółty, z których składa się cała reszta. Matrix. To było zgodnie z Websterem. Webster Dictionary of the American Language. Słownik Samuela Johnsona mówi o Matrixie, że jest to macica, miejsce, w którym cokolwiek jest generowane lub formowane. Black Law Dictionary, wydanie czwarte, mówi na temat Matrixa. W prawie cywilnym protokół lub pierwszy projekt instrumentu prawnego, z którego należy pobrać wszystkie kopie. A czym jest artyfikator? Bo to jest też rzeczownik.
Jest to artysta, mechanik lub wytwórca, ten, którego zawód wymaga umiejętności lub wiedzy określonego rodzaju, jako na przykład złotnik. Ale drugie znaczenie jest jeszcze ciekawsze. Ten, kto tworzy lub wymyśla, wynalazca, jako sztukmistrz oszustwa lub kłamstwa. No i trzecie znaczenie, przebiegły lub zręczny facet, jest to Webster Dictionary, słownik. Tak więc akt urodzenia jest matrycą w prawnym znaczeniu tego słowa, która jest protokołem lub pierwszym projektem instrumentu prawnego, z którego należy pobierać wszystkie kopie. Teraz już wiesz, dlaczego potrzebujesz tego aktu urodzenia, aby uzyskać prawo jazdy i inne dokumenty prawne jako dowód urodzenia, istnienia podmiotu prawnego. Chodzi o dowód urodzenia, czyli powstania, zaistnienia podmiotu prawnego, czyli chochoła, słomianego człowieka, za którego przedstawiciela się podajesz. Cokolwiek zrobisz w życiu cywilnym, prawnym, fikcyjnym, komercyjnym, zostanie oczywiście uzyskane za pośrednictwem tej matrycy. Ta prawna symulacja twoich statystyk życiowych po urodzeniu staje się twoją agenturalną, sztuczną tożsamością. A to, co jest planowane na przyszłość poprzez sztuczną inteligencję, jest o wiele, wiele gorsze. Ale o tym porozmawiamy w następnej odsłonie Sztuki Oszukiwania. To by było na dzisiaj tyle. Myślę, że było ciekawie. Zapraszam jeszcze raz na moją stronę ladowniew.com. Wszystkie rzeczy, jakie są potrzebne, znajdziecie w opisie filmu. Życzę miłego dnia. Sława o miłowaniu. Bądźcie błogosławieni.